Program Termo to pakiet rozwiązań, które mają wpływ na poprawę efektywności energetycznej, na wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych oraz na poprawę estetyki i stanu technicznego budynków. W skład programu Termo wchodzą dobrze już znane premie termomodernizacyjna, premia remontowa i premia kompensacyjna. Dodatkowo nowe produkty to premia na mieszkaniowy zasób gminny dedykowany jednostkom samorządu terytorialnego, grant podwyższający tę premię, zwany grantem MZG, grant podwyższający premię termomodernizacyjną, czyli grant termomodernizacyjny oraz grant OZE. Każda inwestycja realizowana przy udziale programu Termo przyczynia się do poprawy efektywności energetycznej, pomaga obniżyć rachunki za utrzymanie nieruchomości, wpływa również na estetykę otoczenia oraz na warunki życia mieszkańców. Zmiana ustawy wprowadziła podwyższoną premię termomodernizacyjną i premię remontową. Dodatkowo pojawiły się nowe produkty, premia na mieszkaniowy zasób gminny, grant podwyższający tę premię, grant termomodernizacyjny i grant na odnawialne źródła energii. Źródłem finansowania premii w ramach programu Termo są środki budżetowe, które znajdują się w dyspozycji Ministra Rozwoju i Technologii. Granty przyznawane w ramach programu Termo są finansowane w ramach jednej z inwestycji wchodzącej w skład Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Premia termomodernizacyjna to wsparcie dla inwestorów, którzy planują przeprowadzenie termomodernizacji przede wszystkim w budynkach mieszkalnych, w budynkach zbiorowego zamieszkania, w budynkach jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nich obowiązków i zadań publicznych, jak również lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła. Premia termomodernizacyjna wynosi 26% kosztu przeprowadzenia takiej termomodernizacji. Dodatkowo, w przypadku gdy inwestor zaplanuje wraz z termomodernizacją instalację odnawialnego źródła energii, premia podwyższona jest o 5%, czyli wynosi 31%. W przypadku gdy termomodernizacja przeprowadzana jest w budynku z tak zwanej wielkiej płyty, inwestor może uzyskać wsparcie na wzmocnienie tego budynku. Wtedy do premii doliczana jest równowartość 50% kosztów takiego wzmocnienia. Jednocześnie przy wnioskowaniu o premię termomodernizacyjną inwestor może zawnioskować o przyznanie grantu termomodernizacyjnego. Wtedy premia razem z grantem stanowi znaczne wsparcie przy termomodernizacji i poprawie efektywności energetycznej takiego budynku. Grant podwyższa premię o 10% kosztu termomodernizacji, ale kosztu netto. Wnioskowanie o premię termomodernizacyjną odbywa się za pośrednictwem banku kredytującego, który zawarł z BGK stosowną umowę współpracy. Wykaz instytucji, które współpracują z BGK, jak również wszelkie szczegółowe informacje dotyczące premii termomodernizacyjnej dostępne są na stronie BGK w zakładce poświęconej programowi Termo. O premię termomodernizacyjną mogą ubiegać się wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego, towarzystwa budownictwa społecznego, społeczne inicjatywy mieszkaniowe i spółki prawa handlowego. Warunkiem otrzymania premii termomodernizacyjnej jest zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w banku kredytującym. Premia remontowa to wsparcie dla inwestorów, którzy planują przeprowadzenie remontu w budynku wielorodzinnym. Premia remontowa jest przyznawana w wysokości 25% przedsięwzięcia remontowego. Warunkiem przyznania premii jest wykonanie audytu energetycznego i złożenie wniosku o kredyt wraz z wnioskiem o premię w banku kredytującym. Wykaz instytucji współpracujących z BGK dostępny jest na stronie internetowej w zakładce poświęconej programowi Termo.
Premia remontowa przeznaczona jest przede wszystkim dla inwestorów takich jak spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego, towarzystwa budownictwa społecznego, społeczne inicjatywy mieszkaniowe i spółki prawa handlowego. Należy pamiętać, że premia remontowa przeznaczona jest na remont części wspólnej budynku mieszkalnego. Premia na mieszkaniowy zasób gminny, czyli premia MZG, to rozwiązanie dla inwestorów, którzy planują przeprowadzenie remontu bądź termomodernizacji budynku oraz podwyższenia jego efektywności energetycznej i poprawy stanu technicznego. Remonty i termomodernizacje powinny być przeprowadzone w budynku, w którym wszystkie lokale mieszkalne wchodzą w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Budynek powinien znajdować się na terenie, na którym obowiązuje uchwała antysmogowa. Wysokość premii MZG wynosi 50% kosztów termomodernizacji bądź remontu. W przypadku, gdy budynek jest zabytkowy bądź znajduje się na terenie, który został wpisany do rejestru zabytków lub też jest to rewitalizacja opisana w gminnym planie rewitalizacji, premia taka wynosi 60%. Dodatkowo inwestor może zawnioskować razem z premią MZG o przyznanie grantu, który podwyższa o 30% przyznaną premię. Premia MZG wypłacana jest na realizację inwestycji i nie jest uzależniona od źródła pochodzenia środków własnych inwestora. Nie jest również związana z kredytem. Inaczej niż w przypadku premii remontowej bądź termomodernizacyjnej, wniosek o premię MZG należy skierować bezpośrednio do Banku Gospodarstwa Krajowego. Wzór wniosku razem z listą niezbędnych dokumentów znajduje się na stronie internetowej banku w zakładce poświęconej programowi Termo. Grant OZE, czyli na odnawialne źródła energii, to rozwiązanie dla właścicieli bądź zarządców budynków wielorodzinnych. Przysługuje na zakup, montaż bądź modernizację odnawialnego źródła energii w takim budynku. Grant OZE stanowi 50% kosztu przeprowadzenia takiej instalacji netto. Grant OZE wypłacany jest po poniesieniu przez inwestora wydatków na realizację przedsięwzięcia, który opisał we wniosku. O grant OZE można zawnioskować bezpośrednio do Banku Gospodarstwa Krajowego. Wniosek wraz z wymaganą listą dokumentów dostępny jest na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego w zakładce poświęconej programowi Termo. Grant MZG to grant podwyższający premię na poprawę stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy. O grant MZG można zawnioskować wyłącznie jednocześnie z premią. Grant MZG to 30% kosztu netto przedsięwzięcia termomodernizacyjnego bądź remontowego opisanego we wniosku. Grant stanowi 30% kosztów zrealizowanego przedsięwzięcia. Grant wypłacany jest po poniesieniu przez gminę wydatków, które określiła we wniosku. Jednym z warunków przyznania grantu jest to, aby w ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego lub remontowego wykonane zostało przyłączenie do zcentralizowanego źródła energii bądź wymiana tego źródła na OZE. Grant termomodernizacyjny to wsparcie dla inwestorów, którzy zaplanują przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji i wykorzystują do tego celu premię termomodernizacyjną. Grant termomodernizacyjny podwyższa premię termomodernizacyjną o 10% kosztów netto. Grant termomodernizacyjny, jak wszystkie granty, wypłacany jest po poniesieniu przez inwestora wydatków i od udokumentowania tego faktu BGK. O grant termomodernizacyjny inwestor wnioskuje wyłącznie przy okazji wnioskowania o premię termomodernizacyjną. Grant termomodernizacyjny to podwyższenie premii termomodernizacyjnej. Należy o niego zawnioskować w banku kredytującym, który udziela kredytu inwestycyjnego. Grant termomodernizacyjny wypłacany jest po poniesieniu przez inwestora wydatków na realizację przedsięwzięcia, który opisał we wniosku.
Grant termomodernizacyjny podwyższa premię termomodernizacyjną o 10% kosztu netto tego przedsięwzięcia.